Dobry wieczór, witam serdecznie, kochani. Zaczynamy ten komediowy wieczór. Tak jest, bez zmian, widzę świetlicę. O, coś, o! Jakaś zmiana! Wow, jakaś zmiana. Tu już widzę, coś wypracowaliśmy. Jakieś brawa na początek. Kochani, a tu kto? Czekaj, co tu się dzieje? Aha, dobra, to my poczekamy, chuj, bo tu pan przyjechał, on w cenie biletu musi prąd zapierdolić, bo on uważa, że jednak przepłacił na starcie, więc on jeszcze podładuje, masz laptopa, to ci też wepniemy, jak chcesz. Masz? Podłącz wszystko. Podłącz wszystko, weź akumulator z auta, ja mam klemy, to ci podłączymy. Jezu. No to jest inna skala bezczelności, ale... Dobrze, kochani. Początek imprezy, ja wytłumaczę, co się dzieje, o co chodzi, bo jak ktoś był, ten wie. Kto nie był, tak jak kolega, to nie wie, że się nie wpierdala na scenie, prądu nie kradnie. Ale... Skąd jesteś w ogóle? Skąd przy... No? Z Warszawy jesteś? A tak naprawdę? Nie chce mi się wierzyć, że... Z Leszna. Okej. Okay. I w Warszawie masz pracę? Mam. Okej. Okay. A gdzie pracujesz? Jak się cicho zrobiło. Pani siada. Pani jest spokojna. Już jakby... Już mamy dzisiaj... Nie, to pani tutaj sobie siądzie. Tu jest jedno miejsce. Super. Jest pani? Wrócę do ciebie na spokojnie jeszcze. Bo się trochę ludzie wycofali, bo mają takie... A, dojebał się do typa. On zaczął. On zaczął. Nie ja. Więc kochani. Na czym polega wieczór? Open mic. Dzisiaj nie 6, 7 występujących, czyli któraś część będzie nieparzysta, która, no, jeszcze zobaczymy, a może być 8, bo kolega musi wrócić, telefon zabrać, więc może też mikrofon mi zapierdoli, nie wiemy. Nie wiemy, co się wydarzy. Mi się to podała w ogóle ten jeden żart i twoja reakcja, kolego, bo ty miałeś, że się zaśmiałeś i zatkałeś usta. Śmiej, ty za to zapłaciłeś. Oni spokojnie się rozruszają. Zdążą się zaśmieć tak. Stary. Lepiej dla ciebie, że się wyśmiejesz, a drugie, że jak tak zrobisz, jest szansa, że się zesrasz. To jest ciśnienie. Ty też jesteś duży. Tak, ty masz 2 metry, sądzę, tak? Bo tak jak widzę, jak siedzisz, to... Tak z dwa, ale mniej czy więcej? -3 cm. Minus 3 centymetry, dobrze. Ale to, kurwa, fajnie, że typ ma 2 metry, i on, on ma 1,97 m, a i tak se kurwa... O, dziękuję! A, to mi o to mi chodziło, tak masz się bawić, tak? Brawo! Żarty opowiada, ale liczyć potrafi, nie jest głupi, kurwa. Maturę chyba ma. Mi się podoba właśnie, że masz 1,97 m, ale i tak jako facet zaokrągliłeś se w górę, kurwa, do 2. To jest przy tym wzroście, ja mam 1,79 m. To ja mogę sobie zaokrąglać. W sensie, ja miałem 1,82 m, jak jeszcze miałem włosy dłuższe, bo dzisiaj mnie przyszła decyzja, że mówię, a zetnę się. I powiem wam, no spojrzałem w lustro, o, ciężko. Słuchajcie, mnie barber jak skończył i powiedziałem mu, że idę do pracy wieczorem, to mówi, co, kebaba idziesz kręcić? Bo jak on się na imię mówię? Łukasz. Łukasz? Coś takie, bym powiedział, nietypowe imię dla tak wielkiego, tak wielkiej osoby. Nie wiem, jakie są typowe. Nie wiem, Borys, Bjorn, to... Bjorn, tak, to jest 1,97 m Bjorn. Skąd Bjorn? Suwał. No jak chuj pasuje, to jest Bjorn Suwał. Ty to powinieneś na jeleniu przyjechać, kurwa, od razu. Od razu, to jest, on parkuje jelenia, idzie na stand-up. Było. Było? Stary, ty wyglądasz jak wódz Suwałek, to... Skitu. Ma kompetencje? Nie, jest największy, to... My naglądaliśmy się wikingów i stosujemy prawo pięści. Najsilniejszy ma władzę. Łukasz, z kim dzisiaj przyszedłeś? Wolałbym powiedzieć, że sam, ale z kolegami. Okej, okay. I to są którzy? Tych dwóch mniejszych. Tak, tak. Ja nie wiem, czy ktoś jest wyższy, tylko tutaj pan chyba w okularach mógłby być wyższy. Pan, ile ma? Nie, ty jesteś w chuj niski, ten lisy. Ale fajnie, że ty masz tak, ja, no stary, jak... Ja to wiesz. A to stąd Leszno widzę, człowieku, no mówisz. Nie, przyjacielu, wzrost nie jest ważny. No, ile masz? 73. 8. No to tyle, co ja. No. No to plus minus. Dobra. Czy ja zapowiadałem Sochę na Bemowie? Ciekawe pytanie. Pierwszy raz... Ja prowadzę rozmowę, a ktoś nagle z dupy...
opowiadałeś sochę na Bemowie? No wtedy miałem właśnie dłuższe włosy, tak, to byłem ja. To jeszcze zanim zacząłem robić w branży porno. No, żarty to nie jest moja mocna strona, ale... Ale powiem wam, mój pierwszy film na suwałkach rozpierdolił, to jest... Jak Łukasz puścił na monitorze, to jelenie same się zbiegły. Takie rytuwisko, rozumiecie to? Tak było! Tak było! Tak jest, Łukasz, nie pamiętam. Dobrze, że ty to nagrywałeś. Nagrywałem. Co tu się kurwa dzieje? Łukasz, tutaj dwóch kolegów. Wy skąd się znacie? Z Suwał? Z pracy. A co robisz w Warszawie? Jestem teraz. Ja to wiem, że jesteś, to jest stary. Zajmujesz stary przestrzeń na dwie osoby, kurwa. Chodzi mi o pracę, co? Tutaj nic nie robię. Aha. Jestem po prostu przyjazdem. Aha, przyjazdem jesteś. To macie jakieś spotkanie takie swoje dzisiaj. Tak. Okej, okay, ale normalnie czym się zajmujesz? Normalnie pracuję w dużej fabryce. W dużej fabryce. Łukasz. Nie chcę ci mówić, ale w małej fabryce ciężko. Brawo dla Łukasza, Łukasz! Jesteś semanity! Jesteś cudowny, Łukasz, naprawdę! A co robimy? Duże projekty! A dla kogo? Dla dużych korporacji! Dużo czasu. A co dokładnie w tej dużej fabryce? Jestem dyrektorem tam. No to ja się domyślam. Jesteś za duży. Twoi koledzy, okej, okay, mogą zapierdalać na lice, ale ty? Jesteś wozem, dosłownie. On gdzie pójdzie, on rozstrasza aurę woza. Wiecie, to jest jak ten, jak jest ta gra teraz na telefonie, co wyświetla się, że załóż imperium, to ma od razu 10 tysięcy siły, kurwa, na wejście. On zawłaszcza teren. Ja sądzę, że jesteś dyrektorem, bo prezes ciebie się boi, to jest... Jest taka szansa. Jest taka szansa. A dyrektor, i co robicie? Produkujemy rzeczy z drewna. Rzeczy... Nie, czym dalej w las, tym ciekawie. Rzeczy z drewna produkuje... Jezu, Łukasz. Ty byś mógł być twarzą kampanii kanapki Drwala w tym sezonie. Przy tej cenie na pewno, duża cena. Duża? Jeszcze raz brawa dla Łukasza, bo on robi robotę. Naprawdę, Łukasz, jesteś super. Cieszę się, że znalazłeś czas na trasie Suwał gdzieś tam, żeby zajechać do Warszawy i z nami spędzić ten wieczór. Jesteś cudowny. Ale ja będę wpuszczał kolejnego występującego, żeby to nie Łukasz skradł nam show, bo pewnie jeszcze skradnie. I widzisz, z Leszna można być kurwa przyjemnym, można. To jest... Nie kradniesz, a wnosisz, dajesz, nie bierzesz, dzielisz się. Też byś dostał brawa, jakbyś nie kradł. A tak, cały splendor dla Łukasza. To jest... Ja już nawet nie muszę mówić, że wyklaskają, oni sami to robią, mają tak prowadź nas. No. Idziecie na after jakiś? Tak. Bo wszyscy chcą iść, jakbyś... Teraz już tak. Teraz. Ja bym się nadawał do robania drewna, czy ciężko? Dwa metry minus 3, odjąć 19. To... Dużo za mało. Dużo za mało? A to trzeba ręcznie je rąbać, czy jak to wygląda? Rąbanie samo z definicji jest ręczne. Duży i mądry, kurwa, to jednak... Na tej wysokości tlen jest, a u mnie, kurwa, jednak ciśnienie... Przygniata czaszkę i zgubiłem rytm. No dobrze, Łukasz, załatwiłeś mi szybko, to jest... Już nie dostaniesz za to brat, jesteś w worku z tym Zleszą, żebyś wiedział. Już straciłeś moją sympatię. Pani się tak nie bawi, bo pani jest na celowniku, spokojnie. Pani jest cudowna, pani się świetnie bawi. Z niego nie mogę powiedzieć o mężu, bo mąż z przodu dobrze jest? No jak jest dobrze? Gra. Bardzo mi się podobał ton. No jak jest dobrze? No wszystko gra. A ja nie wiem, kurwa, czy gra, czy nie gra. No. A to dobrze, to wszystko jest okej. Okay. Lecimy dalej. Lecimy dalej, ale z czym? Z rozmową trzeba wpuszczać kogoś. No,
Wszystko dobre, w tych pieniądzach wszystko jest. Następny. Do nichuja, ja się nie zgadzam. Tego z Leszna wezmę, okej? Okay? No i da, no to też jest fajne. Bardzo fajnie, piątka. Nawet nie piątka, to jest szufla, kurde, potężny zawodnik. Przyjacielu z Leszna, jak na razie oceniasz imprezę? Jest dobrze. Nikt nie dzwonił? Żona? Żonę zostawiłeś przy tych bez żony? A sam jesteś czy z kimś? Sam, bez żony. A gdzie. No, a, kurde, bardzo mi się podała pan z przodu. No i dobrze. Ma babę na co dzień w domu, po co ją brać? Ja swoją wziąłem, to jeszcze musiałem herbatę kupić, kurwa. To... No i dobrze, ale pan jest, kurde, Jezu, takie proste, takie chrzorskie szały. A niego byś nie chciał zatrudnić? On powie do drzewa, porąb się i drzewo ma od razu. I od razu ma takie następny. Super charyzma, bardzo mi się podobasz. Jezu. A skąd przyjechaliście? Skąd? Skąd? Szybka rozmowa, nie będę cichał. Skąd? Kroczew? A, Sochaczew. Ja nie słyszę, jak oburzony do żony. On nie słyszy, kurwa. Że głupi to głuchy jeszcze. Dobrze. Nie, Lożo, Sochaczew. Sochaczew, Sochaczewa jesteście, okej. Okay. Nie, to chciałem wiedzieć, bo mi chodzi... W Sochaczewie? Już nie chcę być. Stary, jeśli tak wygląda rozmowa z ludźmi z Sochaczewa... No masz rację, to nie rozmawiajmy! No oczywiście! No kurwa! Jezu, ale są mocni zawodnicy dzisiaj, naprawdę. To jest mocno, panowie, jesteście super. I no tak, ty odważnie siadłeś, zresztą kurwa stary, ciebie to strach zaczepiać, to... Ja ci mogę powiedzieć, ja w życiu nie zagram w Sochaczewie, to... Tak, ty i rodzina siądziecie, szwagier, brat, ojciec i tak... No to dogadaj! Następny! Kto przyjeżdża za miesiąc, Giza? No to już! To teraz! Dobra, super, wpuszczam trzeciego już zawodnika, a żeby było ciekawe, był Szulkowski, był Sumowski, teraz będzie Sumliński, kurwa. Ja, to że ja... Słucham? Samo SS. Samo SS. No. On pojedzie do Sochaczewa, powie, tam jeszcze Niemcy siedzą, kurwa, to wojna się nie skończyła. Ojciec, dawaj drewno, barakodujemy. A skąd ja wezmę drewno? Mam typa akurat, który nas... Osady nam zbuduje, to... To jest ten support staff, nie? Tak, tak. Dobrze, kochani. Ale gdzie jest osoba, która narzekała w tych pieniądzach, że żarty były złe? Gdzie jest kolega? Pan z Bydgoszczy? Ty? On do mnie mówi. No. To był on? Czy nie? Zaczynam się mylić, kto jest z Bydgoszczy, czy ja, czy pan? Nie, ja nie. Gdzie, kurwa, ja z Bydgoszczy? Pan tak wygląda. Ja nie, stary. Chciałbyś, żebym ja tam zamieszkał. Ja jestem z Wałbrzycha. I powiem wam szczerze... Powiem wam szczerze, co mnie różni od Bydgoszczy... Złoty pociąg. Przyjacielu, to nie jest tak, że ja ten złoty pociąg mam, kurwa. Wałbrzych go ponoć ma i nikt go, kurwa, nie ma. To jest takie, że on mówi, złoty pociąg cię odróżnia od Bydgoszczy. Ty przyjacielu, z Bydgoszczy, tak? Ja nie, nie, ja myślałem, że ty. Ja nie, a ty, a kto przeszkadza? Z Dyni? Z Gdyni. A, Gdyni, dobrze, tam było G. Dobrze. Dobrze. Kaszebę, on Gie. Kaszebę, on G nie wymawia, Dyni. Albo chciał mi zajebać, nie wiadomo. To jest. Ale za mną stoi Łukasz, więc jakby to... To nawet nie jest tak, że ja bym uciekał. Ja po prostu stanę za Łukaszem i to zanim ty go obiegniesz... Normalnie bym wlazł na niego jak na drzewo, kurwa, to... Wiecie, tak... Oj, kurwa... Okej, przyjacielu, z Gdyni. Tak jest, no. Tak jest. Tak jest. Bardzo ciekawy akcent. Dokładnie. Tak, tak się mewy straszy w Gdyni. Otwierasz okno i
Dynie! Takie! Wszystkie na Jezu, ten wieczór idzie w dziwnym kierunku. Z Gdyni. Dzisiaj przejazdem w Warszawie? Coś się dzieje? Czy mieszkasz w Warszawie? Przejazdem. No, dzieje się tutaj. Ja nie wiem, czy zauważyłeś. Bo dzieje się chór. Dzieje się chór. A wiem, właśnie widzę, że najwięcej się dzieje w twojej głowie. Chyba, tak. Nie niż w twojej. Nie, 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 stary, to jest... Jezu, to jest... Ja nie myślałem, że w Gdyni też jest kryształ. Nie trzeba przyjeżdżać do Warszawy, żeby przypierdolić to. Byłeś pierwszym, co mi to pokazałeś, że jest. Okej. Okay. Ja, nie, słuchajcie, macie to szczęście, że tylko ja mu patrzę w oczy. Tam jest obłęd. Ja czuję się, jakbym oglądał Grę o Tron, tylko że zamiast krupów mewy odlatują. Wiecie, o co chodzi? To jest... Kurczę, ja bym tą rozmowę poprowadził, tylko ja już wiem na starcie, że ona to nikąd nie poprowadzi. My będziemy jeździć na lądzie w kółko, ale możemy spróbować. Możemy... Nie, nie, to broń Boże, to... Zawsze jak coś liczy na ciebie, przyjacielu, jak będzie za mocno pierdolnił, krzykniesz następny i... Ja naprawdę... Ja naprawdę się waham, ale okej. Okej, przyjechałeś dzisiaj przejazdem z dziewczyną? Jaka was łączy relacja? Krótka, długa? Jak to wygląda? Zależy, jaka jest krótka dla ciebie, jaka długa jest dla ciebie. Wszystko jest zależne, prawda? A, ja słuchajcie. Ja nie wiedziałem, że dzisiaj do nas fizyk kwantowy z Gdyni przyjechał. Szczerze, tutaj... Ja się czuję, jakby słuchał wykładu o zakrzywieniu czasu przestrzeni Neumana. Znacie ten film? Czas zależy, co dla ciebie jest długo, bo dla mnie to może być krótko. Dla ciebie długo, ale długo, krótko, nieważne gdzie jesteś, bo w Bydgoszczy zawsze jest za długo. Super. Ile jesteście czasu? W sensie jesteś w stanie określić to w miarze, w latach na przykład, w miarze, którą wszyscy znamy? Oczywiście, a o jaki czas pytasz? Słuchaj, ty na co dzień, co bierzesz, żeby to wytrzymać, bo... Ja szczerze? Ja normalnie bym wstawał rano, bo takie... Znowu w tej dyni, kurwa. Nie, u ciebie w dyni. Ty mam może ktoś chleba, ja mu rzucę, jak mewie, może poleci, kurwa, to... Tak jak mówiłem, stary, wymieniliśmy już, gadamy kolejne 2-3 minuty i dalej jesteśmy w miejscu. Ale ja to mówiłem, że to się wydarzy. To się już wydarzyło. A może się powtórzyć? Kiedyś? Wcześniej. Ode mnie. Bo ty nie masz ani wpływu, ty po prostu płyniesz z czasem. A, o! No, to jest u nas zbyt wyższy. To jest dusza piątego poziomu stąpiła. Siódmego, o kurwa. Nie wiedziałem, że tyle jest. Dobra, to jeszcze raz. Czy jesteście razem? Nie. Słuchajcie. Okej. Okay. To wy nie jesteście parą, ty jesteś jego opiekunką. Ty go zabrałeś dzisiaj. Stąd ten biały gol, bo ma podwinięte rękawy, bo normalnie są długie. Jak się skończy stand-up, to ona go zawinie i on... Z Dyni! Jedziemy do Dyni! Dobra, dajcie mu brawa, nie ma sensu. Dobra. Super. Za dobrze się bawicie za te pieniądze, naprawdę, za dobrze się bawicie za te pieniądze. Ja idę za darmo. I stary, i tak wypadasz lepiej jak ten Zleszna, kurwa, to... Ty chociaż nie kradniesz, ty też dałeś coś od siebie. Nic wartościowego, ale... Ale dałeś. Daj coś od ciebie.
Dobra, nie ma sensu, nie ma sensu tutaj. Nie ma sensu. To jest nie. Ja myślałem, że Jerry Springer już się nie powtórzy, to. Super jesteś. I to jest. Ale to to nie jest. No, już wiem. Wy już sami sobie pogadajcie. Może ty się przesiądziesz tutaj? To jest jak. Słuchaj, ten golfie będzie wyglądał zajebiście. W golfie? Zajmuj ten golfie już. O, ty chcesz mieć we mnie wroga, widzę. Kurwa, no. Była piątka, o teraz. Dawaj prowadzącego zaginiemy. Jak macie mnie wywieźć, to co trzeba. Tam jest. Ja będę się czuł jak wśród swoich. Nie, ty już nie, ty już. Słuchajcie, on. On zna jeszcze jakieś słowa, czy. Bezu, naprawdę to jest gra o tron, tylko zamiast Hodor jest Dyni. Do Dyni. Hodor. Dyni. To jest gra o golf. Dobra, koniec, kurwa, koniec. Nie mam siły. Zjadłeś moją energię. Ale super, to było bardzo pozytywne. Już musimy się trochę wypłaszczyć i uspokoić. A Łukasz dalej, mi się podoba twoja maniera, że ty. To jest, a oni tak w suwałkach się witają, po prostu podnoszą to, przyłbicę kurwa i wtedy, no bo tam jeszcze nie wynaleźli ubrań, tylko zbroję mają dalej. Husaria. Dobrze, że z nami jesteś, jest z nami Sochaczew, ktoś tu przeczytał podręcznik hit. A jak wiemy, podręcznik hit to gówno, ale... To... O, kto się nie śmieje, nie wchodzimy na takie tematy, u mnie umijamy tematów politycznych, bo to jednak każdy ma prawo się śmiać, ale różnica jest taka, że ci, no, część by chciała bilety za darmo, tak jest, bo to, no, tak myślą ci ludzie. Dobra, bez sensu było to wprowadzenie. Ale to przez ciebie, ja się zaraziłem tym głupim pierdoleniem, to jest... Jeśli myśleliście, że COVID jest niebezpieczny, no to odmiana dyni to jest coś, co niszczy mózg i pokolenia, rodziny. Tam to niszczyło płuca, a tutaj ci zwapnienia na mózgu powstają. I potem dlatego wołasz jedno hasło, z dyni, tak się objawia, kochani. A jak ktoś wam mówi, że jest z Gdyni, to spytajcie się, czy na pewno, spytajcie się, a to z Trójmiasta, a jeśli odpowie tak, z Trójmiasta to jest zdrowe, jak powie z Gdyni, to chuj, trzeba izolować od razu. Kurde, szkoda, że Sumowski odszedł z resortu zdrowia, ale by zrobił pieniądze na tym, to jest. No, handlarz bronią respiratory, a ja sądzę, że na tego z chorobą w Gdyni wystarczyłby młotek drewniany, a ja mam gościa, który może takie wyprodukować. Tak, Łukasz, tak jest, no. Robimy biznesy, a wykonywać badania będzie pan Sochaczewa po prostu. Następnie. Jezu, ale to jest popieprzony wieczór, kochani. Ale jest przyjemny. Jesteście cudowni i Łukasz, i kolega z Dyni, i twojego imienia nawet nie chcę poznać. Babrzy, a ty pan Sochaczewa, jak pan ma na imię? Tomek. Okej, okay, chuj, będziesz z Sochaczewa. Było. Pan z Sochaczewa brzmi lepiej niż Tomek. Myślałem, że też masz jakiś taki, masz niski głos. Co? Księstwo rycerstwo? Nie, masz rację. Sochaczewa to wieś. Dlatego Tomek, bo parobek. Masz rację, ten Wałbrzych, kurwa, że nam to Niemcy zostawili, kurwa. Mogli to wziąć do Reicha, a teraz takie chuje na scenie po polsku mówią, tak jest. Nie to, co prawdziwy z Husaria Sochaczewa. Przyjeżdża się bawić. To Rosja, zabór rosyjski. A co zabór rosyjski? Sochaczew. A, zabór rosyjski. Mi zarzuca, że ja gadam o księstwie, a ty mi o zaborach pierdolisz. No, jakby też się zgubiliśmy w tym czasie, to jest... Ale na szczęście mamy kogoś, kto nas z tej pętli wyprowadzi. Kiedy to było, nie wiemy. Super jesteście, kochani. Ale widzę, pan zresztą nas pierdolił. Wziął telefon, podładował i poszedł. No. Ukradł coś jeszcze, sprawdźcie kieszenie. Czy wszystko macie? Uciekł. Może się obraził. Ale czy zasłużenie? Tak.
Nie trafię do każdego. To też nie jest tak, że kupię wszystkich gusta. Co ty zacząłeś się drapać? Już się zaraziłeś dynią. Zwykła koszulka gryzie jak golf, rozumiecie, to? Wyprowadzić! Ja się bawię świetnie, nie wiem jak będzie. Jest super, w tej części co? Ale z tobą? Może, bo bym zamienił też słowo? Wy jesteście w trójkę? Przyszliście razem? Tak. Syn? Nie? Nie. Takie spojrzenie masz, a nie, może nie twój, bo pytałem, czy to twój syn, bo też ma obłęd w oczach. Nie, jeszcze... Nie, dobrze. Brat, kolega? Nie, to są brat mojej dziewczyny. Brat twojej dziewczyny? Tak. Okej, okay, brat twojej dziewczyny. Szukam podobieństwa. Jesteś ładniejszy. Żartuję, żartuję, żartuję. Szukałem żartu. Szukałem. To najprostsza linia oporu. Takie. To nie było nic osobistego. Jesteś piękna. Długo z nim jesteś? Rok? To fajnie, że ty potrafiłaś określić długo. Fajnie, że ktoś wie, że rok to jest długo, kurwa. Możesz się czegoś nauczyć. To jest taka miara zwykłego człowieka. Długo to rok. Okej. Rok jesteście z Warszawy? Z jakiej dzielnicy? Ale tak jak wszyscy jesteśmy z Warszawy? Oryginalnie, tak jest, kurwa. Prawdziwy Warszawiak nam się w końcu trafił, bo mieliśmy już wszystko dzisiaj. Mieliśmy Sochaczew, mieliśmy Stowałki, mieliśmy Leszno, a akurat, że on poszedł. To dobrze. Wałbrzych, no jest stary, ja tu jestem zawsze. To nie jest tak. Wałbrzych jest? To jest Wałbrzycha? Wałbrzych też jest Wałbrzych. Co Wałbrzych? Cały czas jest Wałbrzych. On już jest chory. On gada, Wałbrzych jest cały czas. Zepsułeś nam Tomka. Ja widzę Tomek, że ty chcesz mi dopierdolić, a jedyne co potrafisz powiedzieć to Wałbrzych. Wałbrzych, to jest odmiana dyni wałbrzyska właśnie. Wałbrzych. Jezu, widzicie kochani, chciałem z wami pogadać, a tu się choroba panoszy. Kurde, zaraz coś zadzwoni nas tu zamkną, będziemy tu siedzieć kurwa wiecznie, nie? Z Warszawy, z której dzielnicy? Z Ochoty? Gdzie jest Ochota? Niedaleko. Okay. Niedaleko Ochota. Dobrze, nie, myślałem, chciałem sprawdzić, czy jesteś chory, bo jakbyś mi powiedział Ochota? Na co? To ja bym powiedział, okej, okay, to się rozprzestrzenia, ale to był test, to był test. Czyli jest wszystko okej. Okay. Zdałeś. Nie wiem, no tak, no, jesteś zdrowy. Na pewno na tą jednostkę chorobową, ale czy coś jeszcze tam się, coś się jeszcze odkleja, nie wiemy. Jak imię, przyjacielu? Imię. Dawid. Dawid i twoje imię? Jak? Marta i ty? Antek. Super imię. Tobie rodzice też widzę dojebani, to... Ja mam na imię Ryszard, umówmy się. To nikt normalny w tych czasach nie dzieje, daje tak dziecku, to... O, widzę, znów jesteśmy w historii, kurwa. Ryszard dwie serce, tak jest. Ryszard dwie serce z Wałbrzycha. Ty słyszysz, jak to brzmi? To brzmi jak ty, który mógłby jeździć złotym pociągiem, to... On jeszcze do niej, król! Panie, ja z Sochaczewa króla spotkałem! W Polsce jest monarchia! Tomek, kurwa, weź przykład przyjaciela z Dyni i się nie odzywa już. Bo ja widzę, to też do nikąd nie prowadzi. Już Tomek, spokojnie. Bo my się dalej nic o sobie nie dowiedzieliśmy. Bo Tomek czuwa. Cezura. Ta jest, nie uruchamiaj go. Nie było łatwo go wyłączyć. Mi się podoba, że już go żona tak ma mieć, no. Ja się świetnie bawiłam. Macie wnuki, Tomek? Macie wnuki? Jeszcze nie? To nic dziwnego. Mając takiego ojca, też bym nie chciał spłodzić, to nie żartuję. Ja sam... Kto? Ja? A ty znasz moją matkę? Kochana,
Ja cię zawiozę do Haczewa. Zostaw go! On już jest stracony! Dobra, Tomek, spokój. Już, bo to idzie w złym kierunku, kochani. Dobra, i to ja wpuszczę pierwszego występującego w tej części. W tym czasie Tomek się zresetuje. Bo on tego potrzebuje. I my też. Przede wszystkim to chodzi o was. Bo ja to chuj, ale my też potrzebujemy się odpocząć od Tomka. Tomek, ja na ciebie mam jeszcze przerwę. Jak chcesz 15 minut, pójść na ty. Nie, nie, kurwa. Dobrze. Dobrze, kochani. Tu, tam był pan, no i trzeba kogoś ze środka, bo myślą, że bezpiecznie, a chuja. Nigdzie nie jest bezpiecznie, nikt nie może czuć się komfortowo, nie macie się czuć komfortowo. Oczywiście rozmowa ma przebiegać w przyjacielskim klimacie, gdzie śmiejemy się wspólnie z twoich rzeczy albo z co trzeba. Tak jest, kurwa. Nie, już spokojnie, niepotrzebnie to zrobiłem. Mój błąd. Tomek już został. Tomek, zjebałem, przyznaję się, przepraszam. Dajcie brawa Tomkowi na starcie. Ja spieprzyłem sprawę. Cicho. Tak, oni wiedzą. Wszyscy wiedzą. Piątka. No i właśnie to tego trzeba było. Przyjaciele z tyłu, bo was dwóch na środku mogę z wami? Czy macie ochotę? Tak, panowie, o was mówiłem. Tu dwóch. Tak, wy. Ten... Okej, okay, dobra, fajnie, że zaznaczyłaś. To mój mąż, on nie będzie rozmawiał. Mój mąż! Dobrze, nie pytałem. Nie pytałem. A ty nie jej mąż. Ja nie. A ty mąż jej. Tak. Twój mąż. Okej. Okay. A znacie się? Nie znacie się. No to się poznaliście, kurwa, tak? Tak, działa. Fajnie, mi się podoba twoja reakcja. Mój mąż. To... Okej. Okay. A ona zawsze dużo gada? Bardzo mi się podoba twoja reakcja, że ty od razu masz takie, oj tak. Ile lat po ślubie? Dwa miesiące. Naprawdę, wy tego nie widzicie, on chce powiedzieć, ona, 2 miesiące i o tak. Czy ty na ślubie powiedziałeś, jak cię spytali, czy bierzesz ją za żonę, tak, czy ona się wpieprzyła? Tak. Bierze, już, wziął, w tym momencie. Wychodzimy, masz 800 i się pierdol. Idziemy. Żeby 8, ile płaciliście księdzu? 1500? Za ślub? Drogo. Dobrze, że jesteś. Jednostki czasu to nie jedno, też są rynki finansowe. Drogo. A tu potrafisz odpowiedzieć, 8500 to drogo. No drogo, no, a jak ile czasu, to nie wiesz, czy długo, czy krótko to. Czy ja źle zadałem pytanie? O pieniądzach trzeba z nim rozmawiać. Nieważne gdzie i kiedy, ma być tanio. Bo jak jest drogo, to za dużo. Ale jak jest drogo, to dobrze, bo dłużej się cieszy, tak jest. Dobra, już ustaliliśmy, że ona zawsze dużo mówi. Jak długo się znacie? 5 lat. I w jakim, kiedy zdajesz sobie sprawę, że dużo gada? Czy ty chciałeś ją zerwać? Ona nie. Tam nie było możliwości rozpoczęcia tematu. Ty mnie kochasz! Oświadczaj się. On zawiązał buta, ona tak. Tak, tu. Całą rączkę, jestem z sobą do końca życia, bo takie, Jezu się. Tylko rozmowa i luźne żarty, kochani. Musimy, bo to jest, macie jeszcze siłę w ogóle, jak to u was wygląda? Czy mamy siłę, bo będzie ostatni występujący? Łukasz, na ciebie liczyłem, ty zawsze niby skromnie, a jednak tak. O, jak japońska kurtyzana klaszy. Słuszna uwaga, jaki ty masz dystans do siebie. Człowiek, jakbym był taki wielki, też bym był pewny siebie, to... Bez kitu. Dobrze, dobrze, że jesteś z nami, ale my to pociągniemy, więc ja liczę, kolego, na ciebie, że ty masz coś ciekawego do powiedzenia, bo na początku ty mi zadajesz pytanie, ja ci teraz zadam pytanie. Pasztuje? Jakie chcesz, żebym ci zadał pytanie? A cię, kurwa, zaskoczenia wezmę. Co? Czym dojebałem? Jeszcze niczym. Kurde, Jezu, oj, Jezu, no, to jest już, ja już widzę, że mieliśmy dzisiaj wszystko. Mieliśmy człowieka, który się zgubił we własnych myślach i kobieta, który jednak, faceta, który jednak identyfikuje się jako kobieta, kurwa, zaskocz mnie. To jest,
To tylko w Warszawie. To ci się podoba? Zadowolony? Taki żart jest okej? Świetny. No i świetny, i chuj, lecimy dalej. No ja nie wiem czym, no! Dobra, się cicho, po co ja to robię? Ja się nie uczę na błędach! Ja się nie uczę na błędach! Cicho bądź! Czekaj, zaskocz go! Wiesz czym go zaskoczę? Wiesz czym go zaskoczę? Że spytam... Zamknij mordę! Już koniec, kurwa, za dobrze macie! Cicho! Dobra. Bądź twardy! Łukasz, ja ci raz chyba wezmę koło do przyjaciela. Czy masz przy sobie kawałek drewna, takiego na 3 metry, żeby go pierdolnąć, to... Dobra, cicho. Ja cię zaskoczę, zaskoczę cię i zaczepię typa z obok. Witam serdecznie, taka magia! Taki twist! O, to już widzę bardziej, ty już widzę po tobie, po geście już będziesz bardziej rozmowny, większa energia. Słuchaj, świetnie, ty też w golfie widzę, Jezu święty, co ja robię ze swoim życiem? Nie, jasne, to jest... Dzisiaj nikt z nim nie ma nic wspólnego. Nikt. Jego miasto się wyparło aktualnie. Prezydent pisze klauzulę, że go wyjebali. To jest... przyjacielu, twoje imię? Marek? Maciek, dobrze. Maciek, ty jak wszyscy z okolic, czy oryginalnie Warszawa? Oryginalnie, super, czyli drugi. Myślę, że nam się rozmowa potoczy lepiej niż z tym z Ochoty i że nam nikt się nie wpierdoli w nią przynajmniej. Powiedz mi, Maciek, z żoną, dziewczyna, jaka was łączy? Ona jest... Narzeczona. Super, narzeczona, bo ona się uśmiechnęła, jakby miała takie... Dzisiaj się czegoś dowiem. Niby Tinder, a on narzeczona, to... Ale super, nie? Nie gada tyle, co tamta, kurwa, rewela... Super, narzeczona. Jak masz przyjaciółko na imię? Ania, bardzo mi miło. Bardzo mi miło, Aniu. Wow, ale ma przyjemny głos. O, super, takiego mógłbym słuchać. Wow, idziemy w tym kierunku. Maciek, czym się zajmujesz? Jak czy bym mógł zgadnąć? Barber albo tatuator? Zgadłem? Okej. Okay. To... Zabezpieczenia? Jakie? A, sejfy, zabezpieczenia pasywne, dobra. Bo nie, bo mi chodziło o tę ilość tatuaży, że po prostu miałem, wiesz, w głowie albo barber, albo tatuaże, albo sprzedawca żabki. To są trzy opcje. No, gdzie indziej ciężko o pracę. Zabezpieczenia pasywne, tak się mówi na sejfy. Okej, okay, nie wiedziałem, myślałem, że sejf to sejf i chuj, ale pasywne zabezpieczenie. Ale ty wy... Masz rację. Możemy mówić ładnymi słowami, elokwentnie. Dobrze, że Leszno poszło, bo by się zgubiło, ale... zabezpieczenie pasywne. Okej, okay, ty wykonujesz te zabezpieczenia pasywne? Znaczy, jak kurwa? Znaczy co, spawasz? W sensie, jak się wykonuje sejf? Bo jestem ciekaw, można zdradzić technikę. Tylko mów do mnie, żeby ten od drewna nie podłapał, bo to dyrektor. Chuj wie, zaraz w Suwałkach będą sejfy z drewna budować, to... On niby jest prywatnie, ale służbowo cały czas. Pieniądz. Dynia też by pomyślał, by załapał, ale on nie wie, o czym my gadamy. Zabezpieczenia pasywne ma takie... Fajnie, że są z tego pieniądze, ale chuj wie, co tam robią. Okej, okay, czyli tak się... A ty, Aniu, czym się zajmujesz? Prowadzisz przy szkole. Jesteś dyrektor... To jest prywatne, czy...? Prywatne, mam 40 dzieci. Masz. To dużo dzieci. Dużo pieniędzy. Dynia, fajnie, że ty... Dynia, rzadko, a często. Tak jest. 40 dzieci w prywatnym przedszkolu. A jak wy się poznaliście w ogóle z Maćkiem? O, jak się wkurwił! No Tinder, to nie będzie romantyzmu! Napisałam, co robisz. Wiesz co, akurat zdałam 40 dzieci. Okej, okay, a ty?
Też Tinder? Okej, okay, fajnie, że jednak znalazłaś miejsce, żeby się wpierdolić ze sobą. To... Dobra, ja mam dosyć. Kończymy tą imprezę cudownie, bo o godzinie papieskiej. Tak jest, nie żartuję, jest papieska minus 3 minuty. Tak jest, dziękuję wam ślicznie. Byliście świetną publiką, dajcie sobie brawa i wszystkim występującym. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Powodzenia dzisiaj, dobranoc. A.